Panie astronaucie, jesteśmy tylko o 14 tysięcy subskrypcji do wbicia 300 tysięcy na moim kanale. Co za specjal zrobimy? Startujemy tą rakietę. Co ona zrobi? Czy ona nie zniszczy świata całego? Nie, polecimy na planetę X. Dobra, idę z tobą. Odpalaj to. Odpalaj to, ziom. Leci, ej, leci, myślałem, że to nie poleci, serio. Ej, czyli zaraz wbijemy 300 tysięcy subskrypcji, to oznacza, czyli każdy musi dostać subskrypcję teraz. I łapkę w górę. Lecimy, patrz. Wyżebraliśmy idealnie subskrypcji. A więc pierwszym wyzwaniem jest Piggy Historia Polska. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi, ale dostałem od gościa i powiedział, że to jest porąbane, żebym uważał lepiej. Już jesteśmy, jak widzicie, na serwerze. Link do gry będziecie mieli w opisie, ale boję się, sprawdźmy, co tam się dzieje, bo zrobili specjalnie dla mnie tą historię. Okej, więc jesteśmy już w grze, jest ze mną Black Gris. Czemu masz skina dziewczyny? Bo lubię. A, okej, dobra, to mamy tu dwie historie. Mamy historię o George i Bunny i historia o tacie Piggy. Którą wybierasz? Dobra, to wybierzmy tą. Okej, dobra, może być w sumie. To jest historia o tacie Piggy. Wow! Jestem... Wow, gdzie ty jesteś? Na dachu. Ej, czekaj, czekaj. Halo, tepnij się może, nie wiem. Ja widzę wszystko, co tu było na zewnątrz. Dobra, to reset charakter weź. Ej, znowu jestem na dachu. Okej, reset serwera, dawaj, wbijamy tam. Tepaj. Dobra, znowu jestem na dachu, ale już jestem tu. O, no i super. Dobrze, więc przeczytajmy. Dobrze, dzieci, ja idę do babci, a wy zostaniecie z tatą. Dobrze, mamo, okej, pa. To jest? To jest mama ich, a to jest tata, co tutaj siedzi. Dobrze, chodźmy dalej, bo jestem ciekaw, co tam się będzie działo. Tato, możemy podejrzeć tańce z Fortnite? Okej, a ja wypiję sobie energetycka. Energicka. Energicka. Jakie energicka. Patrz, on ogląda włączony. Dobra, jestem ciekaw, co będzie dalej, bo to by myślał jakiś psychol, ale dobre. Patrz, on teraz czerwone oczy. Czy miał tak wcześniej? Nie miał. Nie miał tak wcześniej, bo teraz jakieś czerwone oczy. Tańczył tańce z Fortnite. To ma sens, dobra. Chodźmy dalej, zobaczmy, co będzie dalej, bo to jest dużo pokojów. Nie będziecie mi... Tato, za dużo tego wypiłeś. Nie będziecie mi mówić, co mam robić. Od teraz macie zakaz tańców z Fortnite i do konta. A zobacz, ile tata już wypił w ogóle tego. Energetyku. Dużo. No, dużo, sporo. Dobra. Bloxicola. Bloxicola, zobaczmy, co jest dalej. Nie ma już energii. Dobra, weź ty to czytaj. Płacz, płacz. Nie ma już energicków, zaś się wkurzę. Gwiazdka, płacz, gwiazdka. Oni płaczą, bo tata się wkurzył, bo nie ma... Co to jest? Niszczy. Tato, stop, tylko nie telewizor. A i tu ma nowe energicki. Nowe. O ja, nie ma telewizora, idę spać. Płacz. O co tu chodzi? Chodźmy, Piggy, uciekajmy stąd. Nie da się. Ja pierdzielę, dobra, chodźmy stąd. Okej, była dość spoko, to teraz zobaczmy tą drugą. Historia o Georgim i Barney. Okej. I znowu na dachu. Wreszcie koniec szkoły, mogę iść do domu i grać w Robloxa. Zacznę te świnie, jak one wyglądają takie. Widzę. Dobra, chodźmy dalej. Ej, ty, mały, dawaj kasę. O nie. O nie. Czekam, tu będzie jakaś love story? Nie wiem. Haha, jak nie, to masz w papę. Nie mam. Nie mam. Nie mam. To jest jakiegoś złodzieja, mówi ci teraz cię okra, on mówi nie. Idziemy cię opłukać, haha, ale nubek. Opłukać? Co to znaczy opłukać? O nie! Zobacz, wsadzili tego do kibla jakiegoś starego. O ja. To mogę usiąść? Nie. Czekaj, sprawdźmy. O, a, ale mów, kurze, chamy, ale bym ich pobił, czekaj, użyjmy e-point, masz jakąś emotkę, żeby ich pobić? O, pa, jak mu przywaliłem, jakie bully to są, kurde, no, dobra, jej, idziemy dalej, zobaczmy. O nie, o, weszła, kto to? Do męskiego weszła, znaczy do męskiego. Zostaw go, ale zobacz, kiedy te dorobili włosy w ogóle. Ładna, piękna kobieta. Zostaw go. Co ty tu robisz, dziewczynko? Też chcesz na prysznic. Prysznic. Dobra, zobaczmy dalej. Aha, poskładam cię w 2 minuty. Haha, nie baw się w bohatera. Bunny, uciekaj! O ja pierdzielę, co tu się dzieje? To są dymy. Porobieni. Wszystko mnie boli. Jak to może wszystko boli, wsadzili go tego do kibla? Nie wiem, ale zobacz jak płaczą, takimi kulkami w ogóle. No oni nie, chyba no... nie wiedzą, jak to jest mieć spłuczkę. Tutaj oni pobili, płaczą oczywiście, bo bully zawsze płaczą na koniec. I teraz tutaj nic ci nie jest? Jest okej, okay. Chodźmy stąd. I co jest na końcu?
Może chodźmy na jakąś randkę. Dwa energiki stawiam. Ja stawiam. Dobrze, Georgino. Georgino? Co to znaczy? O, i poszli na randkę. A co te szafki tutaj? No, i poszli na randkę. Zobaczmy, jak są zadowoleni. Bardzo fajnie. Poszli wszyscy na randkę, więc wyjdźmy już stąd. I chyba nie ma już więcej historii. No, wzruszyła mnie ta historia, tak szczerze. To była piękna historia. Ta pierwsza, bo tata był niestety... No nie, niestety, energiki źle zadziałały. Energiki. No dobrze, nie więc... Nie energików. Zmieńmy już tą grę i ja lecę do kolejnego wyzwania. Okej, okay, jesteśmy sobie na grze już i jestem z jakimś, kurde, dziwakiem, co ma głupi nick. Nienawidzę swojego. No, cheater to jest, ale ogólnie, to panie cheaterze, chcę panu powiedzieć, że mam lepsze cheaty. Czekajcie, tylko napiszę, że już Piggy może grać, bo czekaliśmy aż temu noobowi się załadują i ten, bo on wyzywa Robloxa, widzicie? Kurde, czemu wyzywasz Robloxa? No, przyznaj się. Bo Roblox nie potrafi zbanować cheaterów. Możliwe, ale chodź, idziemy dalej. Pokażę ci, że mam lepsze cheaty od ciebie, cheaterze, ponieważ chodź za mną przez okno. Nie wiem, czy umiesz tak na swoich marnych cheatach za 2 złote. Tak przelatywać przez ściany, hmm? Jest, nie muszę przelatywać, wystarczy, że otworzę sobie te drzwi. Dobrze, może tym razem mnie pokonałeś, ale... uważaj, bo tu miner, on chyba nam nic nie robi, bo to jest widz. Ale chodź spokojnie. Pokażę ci na przykładzie... tutaj na przykład, mogę ze sejfu wszystko, co chcę. O! No ja mogę po prostu go otworzyć. No, pokaż. Kluczem. Co? Tylko nie wiem, czym się go otwiera. Kliki na niego. O. No, może tym razem mnie pokonać, ale wiem, że teraz mnie pokonasz, patrz. Możesz, czy umiesz przejść przez te drzwi, może? He? No, patrz. No, jakim... Czemu jesteś cheaterem? Przechodzimy całą grę? No, to czym się jeszcze pochwalisz? Pochwalę ci się jeszcze jednym bugiem. Umiem wejść do lodówki, pokażę ci. Wow. Albo nie umiem jednak nie umiem. Ja potrafię, powiadam ci? No dawaj, zobaczymy. No, ja nie wierzę, że możesz wejść do lodówki. W lodówce świnek znajdują się tylko wegetariańskie szynki. O ja pierdziele. Kolejne wyzwanie jest dość dziwne, nie wiem, kto je wymyślił w ogóle. Czekajcie, ja przeczytam dokładnie. Pocałuj Menela, który jest pijany i go zjedz. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle, co to jest za wyzwanie, z przeproszeniem. Nie dawajcie mi takich wyzwań, bo to jest... Co robi ten dziad tutaj? Dziadzie! Co ty robisz, dziadzie? Czemu wszystkich paralizatorujesz? Spokojnie. Uspokój się. Ej, dziadzie! Masz energiczka jakiegoś? Podejdź tu. No nie! Nie dał się zrobić. Dał się zrobić na stary, dobry kawał. Przestań! Dobra, mam wyzwanie. Zrobię to na tym dziadzie. Czekajcie, tylko otworzę ekwipunek, jakby zaczął coś robić. Dziadzie! Dobra, dziadzie? No. Czy jest pan pijany? No co to za pytanie, co? Mua. I co teraz? Uj. Czekaj, teraz miałem cię zjeść! Uj. Ej! Przestań! Bang! Ale dziad pobity. No jedz mnie już. Nie mogę. Tak, okej, żyję, patrz, chodź tu dziadziu. No, czemu uciekasz? No. To twój koniec. O nie, to chciałem zrobić. O kurde, uciekaj! Sorry. A. To zaraz zjesz jeszcze raz, to podejdę. Dobra, to chodź, spokojnie. Tutaj chodź, chciałeś na pewno być zjedzony? Tak. Dobra, powiedz, jak wyglądają moje wnętrzności. Dobry dziad. Jak smakuje, jak jest w moich wnętrznościach? Fajnie. Wcale ci nie ma na spawnie tam. Nie ma. Gra stworzona przez nie wiem kogo. Gościa, który chce ode mnie robuxy wszystkie wyciągnąć. O, jest 300 robuxów za taniec. I kazał mi ktoś tutaj kupić tego Game Passa z tańczeniem. To chodź, którą wybierasz? Która jest najfajniejsza? Moim zdaniem Mr. P jest najfajniejsza, bo to jest takie... Meksiko takie. Meksiko. To nie, to lepiej wybierzmy to. Meksiko weźmy. Ile to kosztuje? 300 robuxów, dobra. Nie wiem, co mi to da. Uwaga. Hej. Gdzie jesteś? Kupiłem i nic nie ma. Musisz tam wejść z powrotem. Czekaj, jeżeli to mnie oskamuje i widzowie kazali to kupić i ja teraz stracę wszystko. Jest! Ja będę miał za darmo to, patrz. Co to jest? Przecież to nie ma... będę miał za darmo. Nie! Yeah! Cheaterze! Ej, to jest nie fair. No. Ej, fajnie, to jest ta. Tu. Ale jest tylko 4, powinno być ich 6 chyba. Ale dobra, no, chodźmy do kolejnego Game Passa. Dobra, muszę być nim, muszę, sorry, ale to jest moje marzenie. No to są bobasy, jakby, tam mam jakieś pikla.
Tutaj mamy, nie wiem co w sumie, jakieś tu też bobasy dziwne. Co to jest? Wiesz, że to kosztuje 1000 robuxów? To jest scam, ja tego nie kupię za Chiny, nawet na odcinku. Nie bierzesz tego. Co? Ej, kupiłem. Ej, no nie, no serio, ja nie mam robuxów. Dobra, ja idę zobaczyć tutaj te postacie. Chcę się zmienić w Little George'a. Uwaga, i zmieniam się, hop. Ja jestem nim. O, admin, zapisz do robuxów. Czekaj, nie kupuj, to tam nie jest admin. Czekaj, mam admina. Ej, nie mam admina! No bo to nie jest admin, to nawet nie jest jego Game Pass. To co to było? To jest taki bot, który to daje. Ja pierdzielę. On nie ma admina w tej grze. Ja pierdzielę. Dałeś jakiemuś temu. Chłopowi z kamerowi dałeś 50 robuxów. Ja, dobra, wychodzę z tej gry.